Byliśmy młodzi, szupli. Popatrz, jaki przystojny jesteś. No, przystojny był, ale już teraz nie. A jaką czuprynę ładną miałeś. Aha. A to nasze zdjęcie z Akademii Wychowania Fizycznego. Ty siedzisz tutaj z jakąś dziewczyną, a ja z jakimś chłopakiem. Spotkaliśmy się po raz pierwszy właśnie na Akademii Wychowania Fizycznego, na kursie magisterskim i tam właśnie poznaliśmy się, bardzo krótko znaliśmy się, bo od lipca do grudnia, bo w lipcu poznaliśmy się, a w grudniu już był ślub. I tak dotychczas jakoś trwamy przy sobie już 63 lata. W czasie okupacji wybierali pseudonimy, a byłem czarny. No i miałem i czarne wąsy, i czarne włosy. I znałem pseudonim Czarny. To było w batalionach chłopskich. Brałem udział z bronią w ręku, zaprzysiężony czynnie we wszystkich akcjach prowadzonych przez resztaka Bolesława, pseudonim Nitka, i brałem udział w akcji Burza w Armii Krajowej. Był Uniwersytet Ludowy w Gościeradowie i też byłem pierwszym rzucie w tym Uniwersytecie Ludowym. Werbowali na ten kurs pedagogiczny, na nauczycieli, i skończyłem to i wybrał sobie mnie na nauczyciela do trzydnika dużego, kierownik szkoły, i tam moja była pierwsza praca 1 stycznia 1947 roku. Tam tańczyłem w zespole. Ojciec w młodości prowadził kilka zespołów. Między innymi prowadził też zespół w szkole podstawowej numer 5, do której ja uczęszczałem, i tam właśnie tańczyłem w tym zespole. A moja przygoda z folklorem, no to się zaczęła w zasadzie w przedszkolu. Kiedy były jakieś zgrupowania zespołu wyjazdowe, no to przecież rodzice musieli coś z nami zrobić, no to trzeba było nas zabrać. A praca właśnie na takim zgrupowaniu odbywała się od rana do nocy. W związku z tym nie było co robić, no to uczestniczyliśmy w tych próbach i uczyliśmy się tańców, prześpiewek jako te dzieciaki małe. Młodszy syn był od początku zaangażowany w zespole. Tańczył najpierw tańczył w grupie, potem duety tańczył. Poza tym również grał. No a z kolei jak się narodziły dzieci, to niemalże od kołyski zaczęły interesować się, bo pamiętam, jak na przykład syn i synowa brali instrumenty, a cichutko grali, a dzieci usypiały. Myśmy mieszkali na Donowicach, na ulicy Krańcowej. I to było małe mieszkanko, dwupokojowe. I dosyć dużo nas tam osób zamieszkiwało, bo moja babcia, ja z bratem, moi rodzice i jeszcze brat mojej mamy. Nie dało się uniknąć kontaktu z folklorem, chociażby poprzez sam fakt, że jakieś te eksponaty różne nawiązujące do folkloru zawsze w domu istniały. Jak również praca czy mamy przy kostiumach, przy projektowaniu kostiumów, omawianiu tych kostiumów. Zawsze to życie z pracy przenosi się na dom. Pamiętam pierwszy koncert w zespole. Bo ten koncert był w Domu Kultury i myśmy byli na pierwszym roku. Pierwszy raz tańczyliśmy tańce wielkopolskie. Więc olbrzymia trema, pierwszy raz na scenie i wszystko posypało się absolutnie
Jak szły pierwsze cztery pary, to przy tej dolnej błyskawiczce... Drugi raz powtórzyliśmy taką samą sytuację, jak tańczyliśmy w tym samym składzie na 55-lecie zespołu. Tańczyliśmy polonezę. Było wiele prób, do których myśmy podchodzili z wielką starannością. Prowadził poloneza prezes zespołu honorowy Janek Kołtun. Na widowni nasi koledzy, władze uczelni, pracownicy uczelni, administracja, w zasadzie cały rektorat, wszyscy ci, którzy znali, z którymi przyjaźniliśmy, no i tańczymy poloneza. Nie wiem, jak to się stało, ale sytuacja w polonezie, którego setki razy tańczyliśmy i był wyćwiczony, powtórzyła się tak samo, jak z tego pierwszego koncertu w Domu Kultury. Przyszło nas, pamiętam, 160 osób. Starsi koledzy z zespołu prowadzili te zajęcia. No i okazało się, że po jakimś takich półrocznych próbach zostało nas do zimy tylko czworo. Można było zamienić zwykłe zajęcia z WF-u na taniec w zespole. Więc dlatego przyszłam do zespołu. No i koledzy mi się spodobali w zespole, zaprzyjaźniliśmy się i tak zostałam w zespole, mimo że czas pracy poświęcony na WF, a na zajęcia w zespole, to w ogóle nie ma żadnego porównania. W zespole była, można powiedzieć, taka dyscyplina, że każdy czuł się odpowiedzialny za to, co robi. Czy to było w kraju, czy za granicą, każdy dbał o te stroje, każdy bez względu na to, czy wróciliśmy o godzinie 20, czy o godzinie 3 nad ranem, miał obowiązek te stroje zanieść do szatni, poukładać, powiesić. I oczywiście tak to wyglądało, że każdy z nas miał partnerkę, która również miała cały zestaw strojów, a taki komplet strojów na dany koncert to jest 12 mniej więcej strojów, bardzo ciężkich, wykonanych z oryginalnych materiałów. No więc mężczyźni, chłopcy nosili te stroje, zarówno partnerki, jak i swój, natomiast dziewczyny miały obowiązek przynieść nakrycia głowy. Nie jest to zespół zawodowy, taki powiedzmy jak Mazowsze czy Śląsk, czy inne, ale zespoły zawodowe. To jest zespół jednak amatorski, składający się ze studentów. Jeździłam do różnych miast, na przykład do Rzeszowa, do Warszawy, do Żywca, dopilnować, żeby te stroje były jak najbardziej autentyczne, bo nie chcieliśmy żadnych podróbek, tylko żeby to było naprawdę tak, jak to było kiedyś, jak te stroje wyglądały, z jakich materiałów były robione. I dlatego właśnie nawet te stroje, które mamy od 60 lat, jeszcze w dalszym ciągu są w użyciu. Większość tańców właściwie to mąż robił sam, ale niektóre tańce zbieraliśmy właśnie razem. Stare kobiety nam pokazywały, jak one tańczyły kiedyś. Zresztą nie tylko kobiety, ale i mężczyźni również, jakie były te figury, a myśmy to wszystko opisywali. Była dyscyplina żelazna. Powiedziane było godzina 8, wszyscy na 8. Stroje mają być wypracowane, wyczyszczone. Wszystko jak w zegarku. I ja uważam, że to jest jedyna właśnie droga do dobrej organizacji różnych zespołów czy różnych placówek.
No i w tym się wyrabia chyba szacunek. Bo mimo tego, że to był ten rygor, wszyscy Leszczyńskiego, ja tak sobie pozwolę powiedzieć, bardzo go szanowali i lubili. W luźnych rozmowach mówimy o nim szef albo Stacho. Trzymał nas, że tak powiem, twardą ręką, ale nie w sensie negatywnym. Z naszym szefem przyjaźnimy się do już tyle lat, prawda? To znaczy, że ta jego silna ręka nie była taka straszna i no, przyjaźnimy się już już nie chcę mówić ile lat. Mimo wszystko szef trzymał taki dystans. Nie było to tak jak kolega, tylko jednak to był zawsze dla nas szef. ...320 wojarzy w 59 krajach świata na 5 kontynentach zespół odbył. To akurat przyjechał Yutaka Harada z Japonii i zaprosił w ten czas Lecha do siebie, żeby zrobił mu tańce polskie. Sprezentował ci nawet... Tak. Takie krótkie kimonko. Zajmowałam się strojami, ale poza tym jeszcze na wyjazdach zajmowałam się kroniką zespołu. Nawet byłam pielęgniarką, bo na przykład w razie potrzeby zawsze miałam apteczkę. Czasami trzeba było zastrzyki nawet robić, czy pędzlowanie gardła. Także tym się tym wszystkim też zajmowałam. No ja dosyć długo nie wyjeżdżałem, bo ja miałem odmowę na paszport przez 5 lat. Każdy wojaż był inny. Zawsze było poznawanie nowych ludzi, poznawanie nowych miejsc, a przy wszystkich wyjazdach zagranicznych, kiedy mogliśmy, to też staraliśmy się jak najwięcej zwiedzić, jak najwięcej zobaczyć, żeby coś wynieść właśnie trochę tej kultury tych innych krajów. Byłem na pierwszym wyjeździe do Brazylii i byłem na drugim wyjeździe do Brazylii. To były zupełnie dwa różne światy, zupełnie inne. Po raz pierwszy oglądali właśnie nas tam Polacy, którzy od 5 pokoleń mieszkają tam. Oni biorąc udział w tych koncertach, łzami się naprawdę łzy rzęsiste lali i nawet byli trochę zszokowani, że my rozumiemy, co oni mówią. Bo oni się nie uczyli w żadnej szkole języka polskiego, tylko uczyli się tego od swoich dziadów, głównie poprzez pacierz. Wyjazd do Francji na bardzo ważne święto, jakie tam jest organizowane corocznie, tak zwane święto winobrania. Z Polski został zaproszony zespół tańca ludowego. Mieliśmy się udać do Dijon, to jest stolica Burgundii. No i to trwa kilka dni, to święto, uroczyście zakończone w niedzielę, ale przez cały tydzień zespół musiał działać i propagować polską kulturę. Robili to wspaniale, byłem zachwycony, bo cały dzień, a to gdzieś na terenie uczelni, szkół, na ulicach, w placach występowano śpiewem, tańcem. Gazety rozpisywały duże tytuły zdobywcy kolei brązowej, która równoważy złotej. No i w każdym razie zostaliśmy zaproszeni w 1967 roku na najdłuższe tournée artystyczne. 67 koncertów daliśmy wtedy w operach, w teatrach, w tym 23 w Music Hallu, paryskim teatrze Bobino. Po tych już sukcesach przez Ministerstwo Kultury byliśmy na ważniejsze festiwale. W 1988 roku
byliśmy wytypowani z kontynentu europejskiego na olimpiadę do Seulu. Myśmy występowali śladami Sikorskiego, tej w Edynburgu. Baczek nie przyjmował z Polski nikogo, bo został pozbawiony obywatelstwa. Myśmy byli rekomendowani przez jego żołnierzy, zgodził się nas wyjątkowo przyjąć i myśmy byli u niego w domu. Chyba w jakichś 30 mniej więcej wyjazdach zagranicznych i w Nowym Jorku koncert był, i w Filadelfii, i w Syracuse, i w Buffalo, i w Chicago, w Milwaukee. Tam spotykaliśmy mnóstwo Polaków, którzy ci z Ameryki początkowo patrzyli na nas tak troszeczkę jakby nie tyle wrogo, ile tacy byli, co to za jedni przyjechali z tego komunistycznego kraju. Bardzo dobrze wspominam wyjazd właśnie do Anglii również, tam spotykaliśmy się z emigracją. No i mieliśmy koncerty również w różnych ośrodkach pomocy społecznej, ale i w szpitalach. I pamiętam, taki jest szpital w Penley, taka miejscowość, gdzie właściwie dożywali, że tak powiem, swoich dni Polacy, którzy byli żołnierzami w okresie II wojny światowej na terenie Anglii, no i nie wrócili do kraju. To były koncerty bardzo wzruszające. Koncerty w salach, tam gdzie ci ludzie leżeli na łóżkach, a ponieważ to byli dawni żołnierze, ich dobytek sprowadzał się do tego, że pod łóżkami mieli tylko walizki z jakimiś tam drobnymi rzeczami, więc nie zawsze oni się ubierali w mundury, te z okresu II wojny światowej, a jeżeli któryś z nich nie potrafił się ubrać, nie mógł, nie był w stanie, wówczas pielęgniarki kładły mu ten mundur na łóżku i on w taki sposób słuchał tych utworów, które zespół wykonywał. Wyjechałem z nimi do ówczesnego jeszcze Związku Radzieckiego na tereny południowej tajgi nad Bajkał, gdzie są spore enklawy Polaków. Na spotkaniach z tymi Polakami to myśmy właściwie tam w tej tajdze to codziennie spotykali się i ryczeli. Jest to zasługa Stacha. I zespołu, bo ci Polacy, no w różnym wieku, przede wszystkim starsi, jednak mieli szansę zetknąć się z tą młodzieżą. Trudno mi o tym mówić, bo ja bez przerwy to widzę i przeżywam. Te stawy były mniejsze. No dużo mniejsze, no bo tam tych staw nie było, drzewa były, tam były łąki. A tam dalej? Część, to tam źródełko, tam właśnie spod tej górki źródełko. Woda źródlana, jak się chciało dobrej wody napić, to z tego źródełka. Każdy kubełek brał i na rowerek i tu pod to źródełko. Tak, tu się zaczyna rzeka Tuczyn. No to był inny, jak to mówiąc, krajobraz, bo to takie grube sokory rosły w ogóle, jakie drzewa grube, to wycięta teraz jest, zmieniło się i to dużo. Ta cała szkoła to był właśnie ten budynek i on ten tu budynek się obecnie jest plebanią. Tak, bo był przekazany, szkoła. Bo to przekazany po prostu pod plebanię. To jest budynek z 902 roku.
na tej górce jeździliśmy na nartach, które robiliśmy na zajęciach praktycznych, a później kowal okuł nam te okucia, żeby się trzymały butów i tuśmy zjeżdżali. I tutaj zaczynałem w tych stawach, zaczynałem uczyć się pływania. Ojciec jest człowiekiem trudnym, ale przede wszystkim wymagającym. Człowiekiem, który dąży do celu i chciałby to zrobić perfekcyjnie. Zawsze miał takie powiedzenie, że jak coś robimy, to róbmy to dobrze albo nie róbmy wcale. Bardzo dużo czasu poświęcał zespołowi i mógłbym zaryzykować, że to było jego pierwsze dziecko. Wykształcił niesamowitą ilość ludzi, którzy do dzisiejszego dnia są związani z zespołem i czują się tak, jakby to była ich rodzina. Ponad 100 małżeństw zostało zawartych w zespole. Idziemy na scenę. Stanisław Leszczyński w moim przekonaniu jest instytucją, która w Lublinie odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę, bo po prostu jest ambasadorem Polski, kultury polskiej, kultury folklorystycznej, bo tym się zajmuje Leszczyński przede wszystkim. No ale jest to ambasador, który głosił tę polską kulturę prawie na całym świecie. Ja lubiłem pracę w polu, ale życie później samo spowodowało, że pochłonęły mnie te inne rzeczy właśnie społeczne w organizacji młodzieżowej Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Później te kursy, Uniwersytet Ludowy i później nauczycielska praca i zespoły. No i tak się stało, że ja poszedłem z domu. A to jest ten mój domek, w którym się rodziłem. Tu moje dzieciństwo. Chodźmy tak. Rzeka stąd wzięła początek i ja stąd wziąłem początek. To to drzewko posadziłeś? Tego dęba ja sadziłem. Tu taki urósł. Już razem ze mną urósł. Nie w mieszkaniu, a tutaj spałem na styku wśród siana. Tutaj to było jeszcze eleganckie, a teraz to się wszystko widzę. Łabie, wali. Psiesku, powiązali cię, zamiast cię puścić, żebyś jesteś sympatyczny, to cię uwiązali. Tyle lat wytrzymały. O, ta kramka też mi takie same były za moich czasów. Proszę bardzo. Właścicielka, ta sierota, po swoim ojcu, który na wojnie zginął. Brat mojej mamy, a to jest moja chrześnica. Ja siadam. Hela, kiepsko ze mną. No ale jakoś cieszę się jeszcze, żeśmy się spotkali. 90 lat, popatrz. No 90 lat. A ten dom rośnie. Rośnie, już usycha. Już się tak się sypie, że nie wiem. Co jest? Sypie się, usycha. Usycha? Usycha. No widzisz, bo ja też umieram i on usycha. No, ale Krzesio się urodził jak słuchaj, ja jeszcze chodzę i on jeszcze żyje. Mi miło, że odwiedziliście mnie, bo jestem właściwie w wspólnym domu, no. No. I twój, i moje zarazem, ty, bo no. Już 50, parę, 70 lat. Bo miałam 11 miesięcy, jak twoja mama mnie wzięła na wychowanie. Soku malinowego nie ma. Masz, no, dla ciebie masz. A to zaraz przyniosę. No widzisz, no, Lusia, to daj to Lusi, daj, niech ona to ma. To dla ciebie. A tutaj pijesz szklaneczki, to... Kwaśne czy słodkie? Ale nie wzięłaś sobie z oczu. Ale ja nie uganiam się za całkiem, za cudem.
Moje motto jest takie, jeśli bieda ci dokuczy i los prawie z nóg cię zetnie, na pytanie jak ci idzie, odpowiadaj zawsze świetnie. I tak mówiąc jednocześnie, dwojakiego dopniesz celu. Nieżyczliwym przykrość sprawisz, radość wzbudzisz w przyjacielu.